Jak przekierować litewskich klientów z sieciówek do naszych suwalskich sklepów, zastanawiał się podczas majowej sesji Rady Miejskiej jeden z radnych klubu PiS. Według radnego Jacka Juszkiewicza, przyjeżdżający tłumnie do suwałk Litwini nie przynoszą miastu i miejskiej gospodarce żadnych korzyści finansowych. A to z tego względu, iż zaopatrują się tylko w sklepach sieciowych typu Tesco czy Plaza, których właścicielami są zagraniczni giganci, a te na rzecz naszego miasta uiszczają jedynie podatek od nieruchomości i gruntów, na których są posadowione. Radny klubu PiS zastanawiał się, jak można by lepiej wykorzystać potencjał finansowy gości z wschodniej granicy. Według niego takim rozwiązaniem mogłoby być stworzenie konkurencyjnej oferty i niejako przekierowanie ich do rodzimych placówek handlowych. Wpadł nawet na pomysł wydania specjalnej broszury informacyjnej. W odpowiedzi na zapytanie prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz przyznał, iż mieszkańcy czasami zgłaszają mu skargi pod adresem zagranicznych gości. Narzekają przede wszystkim na to, że nie mają gdzie zaparkować samochodu, albo że w marketach brakuje i koszyków, i towarów, ponieważ po każdorazowym najeździe Litwinów na sklepowych półkach pozostają już tylko marne resztki. Prezydent nie zgadza się jednak z opinią radnego klubu PiS, jakoby omijali oni wielkim łukiem nasze rodzime placówki handlowe. Litwini, przekonywał, są wszędzie w Obi, w Sabo i na bazarach. Często oblegają też nasze obiekty sportowe i kulturalne, jak Sowalski ośrodek kultury czy akwapark, gdzie nawet wynajmują sale. Czesław rękiewicz, jako przedstawiciel samorządu suwalskiego nie może i nie chce wpływać na tę sytuację, ponieważ jak się wyraził, zostałoby to odebrane jako ingerencja i chęć ograniczenia swobody gospodarczej.